Cześć, witam was w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj to będzie troszkę inny materiał, z racji tego, że no... Widzicie mnie. Co, nie wiem, czy jest na plus, czy nie. Ale chciałem sobie troszkę pogadać o becie nowego koda. Takie będą to moje wrażenia. Od razu powiem, to są tylko moje odczucia. Jak się ze mną nie zgadzacie, to zostawcie oczywiście wiadomość w komentarzu. Nawet to jest mile widziane. I to jest, że tak powiem, opinia takiego casuala kodowego. Ja nie gram za dużo w kody, aczkolwiek zawsze w nowego kodzika chętnie popykam po prostu. Jestem raczej graczem battlefieldowym. To też właśnie na tej podstawie może moja opinia się różnić troszkę od takich typowo, wiadomo, wyjadaczy kodowych. Ale chcę, żebyście to mieli na uwadze, że to jest czysto i wyłącznie moje odczucia tego, jak mi się gra w BO6 w porównaniu z poprzednimi, powiedzmy, kilkoma odsłonami. I pierwszą taką rzeczą, którą chciałbym tutaj poruszyć, jest movement. Jak wiemy, to najbardziej jest chyba marketingowana rzecz. Najbardziej się tym chwalą, że są wielkie zmiany w movemencie itp. itd. Moje osobiste odczucia na temat tego movementu są takie, że no nie jest już to gra dla casuali, mam wrażenie. Ten movement i możliwość skakania, nie wiem, rzucania się, obracania się 360 w powietrzu, totalnie mam wrażenie nie będzie wykorzystywany przez casuali. Nawet ja, który powiedzmy no, dość sporo gram w FPS i takie inne gierki tego typu i nie jestem aż takim, nie wiem, powiedzmy jakimś botem, czy no ogarniam w miarę, tak? Nie jestem też jakimś pro, żeby tu nie było. Ale kurczę, nie, kompletnie dla mnie on jest w ogóle niepotrzebny. To ten movement, wprowadzenie tego movementu powoduje już, że zauważyłem, tak, że gracze kompletnie nie zatrzymają się na chwilę, nie pomyślą co zrobić, tylko jest dzida do przodu, bo się fajnie biega i niech się dzieje, co się ma dziać. To jest z takich właśnie dużych minusów, co mam wrażenie, że po prostu dla takich casualowych graczy, jak ja na przykład, który chciał sobie po prostu w kodzika pograć, pobiegać, coś tam postrzelać, no to już troszkę dyskwalifikuje, bo zaraz wyskoczy na mnie gościu, który zrobi mi anulowanie w ślizgu, po czym skoczy jakoś dziwnie do tyłu. Nie wszyscy wiemy, o co chodzi, mam nadzieję. Gunplay, jeżeli chodzi o... Teraz właśnie zajmiemy się gunplayem. Jeżeli chodzi o gunplay, no to tutaj nie ma zaskoczenia, jest, powiedziałbym, zrobiony poprawnie. Nie ma się do czego przyczepić. Co prawda te bronie tak troszkę plastikowe są dla mnie, ale no to już jest taki detal, który może coś tam poprawią jeszcze na premierę, aczkolwiek wątpię. Ale gunplay, powiedziałbym, że jest wykonany dość poprawnie. Więc tutaj nie ma się co nad tym, myślę, więcej rozwodzić. Jeżeli chodzi o mapy, wszystkie, które są w becie, mocno średnie, poza Babylon, to się mapa chyba nazywa. Jedyna mapa, na której mi się dość przyjemnie gra. A dlaczego taki problem z mapami mam? Nie wiem, czy to jest kwestia grafiki, tego jak to jest dostrzeganie przeciwników zauważone, ale właśnie problemem jest to, że w wielu momentach po prostu ciężko jest dostrzec przeciwnika na mapie, który na przykład widzi ciebie. A to taki główny właśnie problem mam z tymi mapami. Nie wiem, czy to zostanie poprawione do premiery. Mam nadzieję, bo z tym no, zauważyłem, jest coś spory kłopot. Ale największy problem, jaki mam z tą grą, co może brzmieć dość zabawnie, no bo to nie jest najważniejszy aspekt, wiadomo, nie? Ale mianowicie chodzi o grafikę. Nie wiem dlaczego. Kody wychodzą co roku, wiadomo, co roku jest tam inne studio, bla bla bla, nie? Ale kody wychodzą co roku. Ja mam wrażenie, że z roku na rok ta gra graficznie nie robi żadnych progresów, a spada, nie?
te gry nie wyglądają coraz lepiej. One wyglądają albo tak samo, albo nawet momentami gorzej. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Gra, która wychodzi w 2024 roku, wygląda w taki sposób, jak wygląda, a Battlefield 1, który wyszedł w 2016, wygląda 10 razy lepiej. O co tu chodzi? Nie rozumiem. Activision ma tyle kasy na robienie tych gier, tyle kasy ściągają z mikrotransakcji. Dlaczego te gry wyglądają mocno średnio? A nawet bym powiedział, że ten kod wygląda paskudnie. Co prawda, mam wrażenie, że to może być specjalny zabieg przez ten cały omni-movement, system movementu, że wszyscy tak biegną szybko i nawet nie zwracają uwagi, bo to prawda, jak się biegnie tak szybko, to gra nie wygląda tak źle, no bo się tego nie zauważa. Ale jak tak miałem momenty, że się zatrzymałem i popatrzyłem sobie na te tekstury, to one wyglądają paskudnie. Nie mam pojęcia, skąd to się bierze. Naprawdę nie rozumiem. A szkoda, bo uważam, że na dzisiejsze standardy grafika jest dość istotnym punktem odbioru gry. No, no nie, szczerze, no to jest, tak mówię, moja opinia. No nie jestem fanem. Testując tą betę już ładne parę godzin, raczej jestem przekonany, że nie kupię tej gry. A nawet biorąc pod uwagę to, że kod wychodzi kolejny w przyszłym roku, a ta gra nie stanieje do tego czasu jakoś znacząco, więc raczej na pewno ja i Black Ops 6 ze sobą się nie spotkamy po premierze. No i tak jak mówię, to w sumie już nie mam za bardzo więcej mówić, no bo to tylko beta jest, tak naprawdę też wszystko zobaczymy, jak wyjdzie po premierze, to już czas pokaże, ale takie moje końcowe, jakbym miał tą grę aktualnie, oczywiście to jest beta, tak jak mówię, jakbym miał ocenić Black Ops 6 na zasadzie tylko bety, to jest dość poprawna gra, która no nie ma poza tym omni-movementem nic innego nowego do pokazania. Jeżeli graliście w każdy poprzedniego koda, no to to jest dokładnie ta sama gra co rok temu, tylko po prostu jest inny setting. No i ten omni-movement, który, tak jak mówiłem, moim zdaniem nie jest konieczny w tej grze. No ale musieli coś wymyślić, wiadomo, żeby mogli co marketingować. W skali od 1 na 10 oceniłbym tą grę na taki 4 na 10. Myślę, że mógłbym jej dać. A szkoda, szkoda, bo naprawdę liczyłem, że będzie to fajna gra, nie tak jak MW3 w zeszłym roku, który był tak naprawdę reskinem MW2 z kampanią, która trwała 3,5 godziny, także no szkoda, szkoda, że tak to wygląda. Może w przyszłości coś się poprawi, aczkolwiek wątpię. No i co, w sumie ode mnie to by było na tyle. Piszcie w komentarzach, jak wam się gra w betę. Co wam się podoba, co wam się nie podoba. Może jestem kretynem i kompletnie powiedziałem złe rzeczy, tak mówiłem. To jest moja perspektywa, perspektywa lajka kodowego, który po prostu gra sobie w to od czasu do czasu, a nie no-life'uje w tą grę. Także takie moje odczucia chciałem się na ten temat wypowiedzieć. Więc tak jak wspomniałem, dajcie znać w komentarzach. Ja mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Także ja dziękuję za uwagę i do następnego. Hej, hej.